W tym filmie pokażę, jak wygląda przebieg napięcia w regulatorze natężenia oświetlenia, nazywanego popularnie ściemniaczem. Elementem wykonawczym takich układów jest triak, czyli odpowiednik dwóch tyrystorów połączonych przeciwsobnie i równolegle. Do doświadczenia użyję sterownika ściemniacza systemu F&Wave o symbolu FW-D1P, a wykres będziemy obserwować na mierniku Mustol z funkcją oscyloskopu. Napięcie zasilania, napięcie na zacisku L sterownika wynosi 236 V. Przełączę teraz miernik na funkcję oscyloskopu. Sam sposób regulacji w takich układach zależy od zastosowanego typu triaka. Możemy regulować natężenie oświetlenia za pomocą impulsu włączającego lub impulsu wyłączającego taki układ. Więcej o triakach, o układach tyrystorowych znajdziecie na kanale RS Elektronika. Tam jest to bardzo dokładnie wszystko wyjaśnione. Teraz mamy napięcie na zasilaniu przedstawione obrazowo, jest to sinusoida, a na wyjściu ze sterownika nie mamy żadnego napięcia. Po wzbudzeniu sterownika na wykresie możemy zauważyć, jak sinusoida jest zniekształcana. Widzimy coś w rodzaju ucinania połówek górnej i dolnej, a tym samym zmniejszania wartości napięcia podanego do odbiornika. Po zrównaniu z napięciem zasilania sinusoida znowu odzyskuje swój pierwotny kształt, czyli mamy pełne napięcie zasilania podane na odbiornik. W regulatorach do wysterowania triaka wykorzystywany jest również element półprzewodnikowy o nazwie diag, który przełącza się ze stanu blokowania do stanu przewodzenia przy określonym napięciu. A to schemat ściemniacza z triakiem i diakiem. Na filmie można zauważyć, że diak powoduje przełączenie ze stanu blokowania do stanu przewodzenia przy napięciu około 40-50 V. Sądząc po wykresie, mamy tu do czynienia z triakiem GTO, który przechodzi do stanu blokowania impulsem wyłączającym. Widać tutaj doskonale, w jaki sposób zmienia się wartość napięcia w zależności od wypełnienia sinusoidy. Ten wykres przedstawia pełne napięcie 230 V. Tutaj mamy impuls wyłączający w określonych miejscach, przez co napięcie zostaje zmniejszone. Obrazowo można powiedzieć, że pole sinusoidy zmienia się, a więc zmienia się też wartość napięcia dostarczonego do odbiornika. Myślę, że tym filmem wyjaśniłem co nieco sposób regulacji natężenia oświetlenia przy prądzie przemiennym. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!